Hello, witam wszystkich. I tak sobie wiecie, gram prawie pół dnia w Battlefielda na różnych mapach, na różnych trybach rozgrywki. I tak sobie kuźwa stwierdziłem, a wypadałoby może coś pokazać się z tej gorszej, może a może lepszej strony. Przeciwnik? Nie. A może? No i tak jakoś sobie postanowiłem, że nagram sobie mały materiał z tego, z tej jakże wspaniałej w ogóle gry. Tu mi to strzela? Aaaa! No przynajmniej jednego skasowałem. Zaś niedotrzymany, aj, po raz... Jeszcze jakiś baran mnie podniesie w miejscu, gdzie zginąłem przed chwilą? Dziękuję. No, no cóż, wiem, kim jestem, wiadomo, nie, chyba się nie muszę przedstawiać. A jeśli chodzi o to, czym gram, no to tu możecie sobie spojrzeć, tak, takimi ustawieniami. W ostatnim czasie stwierdziłem, że warto byłoby sobie zmienić giverę, bo przeważnie gram albo FAMASem, albo F2000. rzadziej gram P90. A tym razem stwierdziłem, że pogram sobie inną giverą, którą jeszcze wcześniej nie grałem. Znaczy, grałem nią, ale to było dawno, dawno... Dawno, dawno... Gin. Szmato. Dawno, dawno, dawno temu. Co ciekawe, chyba z tego co widzę, wziąłem sobie tryb normalny. Co jest dziwne, bo ja przeważnie gram na hardkorze. No ale widzę, że chyba jakaś zmiana nastąpiła, bo to jest tryb normalny. A, w sumie nie chcę, będzie. Będę musiał tylko po prostu poświęcić więcej naboi, żeby... skasować łebków, albo oni mnie skasują. Oj, i lagi. Nie wiem, co jest grane. Może serwer jakiś taki ruski i stąd te lagi. Kto ci to wie? W każdym razie musimy teraz się przebić przez tych skór. No, chcę przejść do cholery. Aha, to jest nasz człowiek, zapomniałem, nie zauważyłem. Okej, okay, sporo tutaj ginie, widzę. Oj, spadam stąd. Wstawaj, nie ten guzik, nie ten guzik, nie ten guzik, ten. Dziękuję, oj. Zginie, zginie. Ta. Nic, oj, ja też zginę. Tak jest, dobra. Już zapomniałem wspomnieć o tym, że w ciągu dnia jak gram, to... No nie idzie mi najlepiej. Grałem różnymi brońmi, ale nie idzie mi najlepiej. To zresztą widzę cały czas. Chociaż mecz wcześniej... Grałem właśnie, wziąłem sobie tą giverę, czyli AEK, nie pamiętam dokładnie numeru. Teraz wam nie powiem, bo nie mam możliwości. I... znalazłem się też na metrze, ale od strony rozstawienia Rosjan. I nie minęło 5 minut, autentycznie nie minęło 5 minut, skasowałem 12 kolesi przy dwóch zgonach, więc ogólnie byłem w totalnym szoku. Nie wiem, czy to z was strony moich wspaniałych umiejętności, czy może po prostu miałem pieprzonego farta, że udało mi się tylu skosić, natomiast no nie wiem. Na razie ta mi kurna trochę frap zwariuje, z tego co widzę. Klatki mi skaczą z 2 na 50, co nie jest dobre. Także cóż, no... nie miałem jakoś weny do nagrywania, ale stwierdziłem, kurna, co mi tam gram, kurczę, o pół dnia, a tam jakiś kutas wszedł. O, już wyszedł. Martwy. O, tam kolejne idą skurczybyki. Oj, jeszcze bym swojego zastrzasnął. A, tędy nie pójdziemy, bo to pewna śmierć. Oj, nasz? Nasz, cholera. Dobra. Mam oczywiście apteczkę, granatnika nie będę używać, bo nie. Mam focha i nie będę używać. Dobra, gdzie by tutaj jakiś kogoś skasować, bo tutaj zaczyna się robić nieprzyjemnie. Oj, wiele trupów się pojawiło, widzę. Trzeba kogoś respić. Wstawać, panowie, wstawać. Do roboty, do roboty. Za to wam płacą. Ała, ała, ała. Nie, przeżyłem, skurwysyny. Przeżyłem, jeszcze żyję. A ja jeszcze żyję. Ciekawe, jak długo. O, i granat. Cały magazynek poszedł, nikogo nie zabiłem. Haha. Tylko ewentualne asysta. Ktoś tam jeszcze jest? Macie granat. Macie granata. Oczywiście też mała zmiana. Gdzie mi tam potrzysz? Aj! Sniper. Mała zmiana, jeśli chodzi o język w grze. Gin! O, widzicie, kurczę? Z takiej odległości skasowałem kolesia, mając kałacha. Jakbym miał FAMASa, to ewentualnie... F2000, to bym nie miał tak prosto. A ta broń, mimo tego, że ma dość duży rozrzut, to jest cholernie celna.
No, a co sprawiło, mógłby ktoś was spytać oczywiście, co sprawiło, że... A tu się walniemy. Co sprawiło, że skusiłem się na takąże broń? A no, po zapoznaniu się z materiałami jednego z użytkowników ze znajomych z Battle... Co ty kurwa, we mnie strzelasz? Baranie zbolały? Po zapoznaniu się z materiałem ze znajomych z Battle.loga stwierdziłem, że kurna, no nie grałem wcześniej tą, no ale tu się tnie. W najgorszym wypadku zmienię serwer i pojawię się za chwilkę w jakimś innym serwerze, bo po prostu tu się nie da grać. Tu się nie da grać. Ty co? Ja do was za chwilę wrócę, tylko zmienię serwer, bo to jest po prostu przegięcie. Za chwilkę się widzimy. Okej, jestem ponownie znowu na mapie Metro. A oczywiście ilość tych katów jest większa, no bo wiadomo, inna mapa i na inny serwer przede wszystkim. Mam nadzieję, że to nie będzie się działo. Oczywiście wszystko pozostaje... Oj. Znowu kurne jakieś lagi. A pozostaje wszystko w ustawieniach to samo, także cóż, no tylko tyle, że zabijać, nie? Chociaż z tego co widzę, zostaliśmy wypchnięci ładnie do tyłu. Nie wiadomo, czy w ogóle uda nam się uciec. Nie wiem, czy w ogóle wybór tej broni w tej chwili jest dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę ładną siekę, jak fundują. A, masz! O! Jedno chyba muszę przyznać jednemu z użytkowników. Znaczy, bodajże nazywał się on Duszkin. Stwierdził on, że ten karabin, mimo tego, że ma ogromną siłę, w sensie ma ogromny odrzut, to jest diabelnie celna. No, coś chyba w tym jest. Nie! Aj, no znowu... Daddy93 mnie zabił, patrzcie, snajper. Jeszcze raz mnie, no nie, no... Ciekawe, ile razy mnie ktoś podniesie, że dopóki albo wstanę, albo mnie nie zabiją całkowicie. O, udało się. Oczywiście znowu jest to... znowu granat bez jaj! No, macie szczęście, że mnie zabiło. No bo jest to tryb normal, prawda? Ale to ma celność, ja pierdziu! Faktycznie! Nie no, jestem w szoku. Dlaczego ja tą bronią wcześniej nie grałem? No celność to jest naprawdę... Aj, nie! Fuck, o, udało się. Dobra, czas na apteczkę. Na apteczkę powiedziałem, nie na respirator. Dziękuję. Dobra, może tędy spróbujemy się dostać. Dzięki, ja sam jestem szturmowcem, więc... Martw się o siebie, żołnierzu. Nadchodzę. Ale to faktycznie... Ja pierdziu, jaką to ma celność. Niesamowite. Jestem w szoku, totalnie w szoku. Dobra, macie granata? Bo czym teraz powiedz... A nie. No, good. Okej. Okay. Wiecie co? Ała! No co jest? Moment. Dobra, jestem z powrotem i mam nadzieję, że teraz, kurczę, przynajmniej lagów mieć nie będę, aczkolwiek, A to ciekawe, kurczę, bo wcześniej to był inny serwer, teraz ten serwer... A nawet nie wiem, jakiej narodowości ten serwer jest, bo w sumie teraz wybieram od jakiegoś czasu serwery całego świata, nie tylko z Europy. Tak jakoś sobie wybrałem, no nie, zobaczymy. Najwyżej przerwy jeszcze raz włączę, albo nie wiem co, powieszę się, albo coś. Tu trzeba pana zrespić. Wstawaj! Ja myślę, że nie będę mieć lagów, bo... Właśnie pobieram. Co pobierasz? Jakiś tam intro. Teraz? Tak. Aha, nawet nie wiedziałem o tym. A no przy okazji, przywitajcie się z Donim, tak przy okazji. Skoro już się odezwał, skoro musiał się odezwać. Aj! A ty, o ty świnio! Od dupy na stole nas zaszedł, no. Od rozstawienia. A to gnida, no. A przy okazji... polecam wszystkim... Wiem, no nie. Moje umiejętności nie są zbyt wysokie, ale... O, ty mała gnido! Znowu, kolejny. Ale zabiłem go. Polecam wszystkim... Polecam... idą od strony torów kolejowych po prawej stronie. Po lewej stronie będą ci zaraz mieć przeciwników. Uważaj. Ja postaram się go się zrespić. I położyć przy okazji. Ma widzę. Ale... Ha, co chciałem powiedzieć? Polecam wszystkim bardzo, jeśli chodzi o broń w szturmowcu, polecam wszystkim tą, którą ja gram w tej chwili. Dokładnie teraz wam podam, jaką bronią gram, bo nie pamiętam dokładnie nazwy. Jest to...
AEK-971. To jest, tak powiedzmy, modyfikacja kałasznikowa, ale jest tak diabelnie celny, że ja, waląc serię, cały magazynek zużywając na jednego gościa czy na dwóch, nie ma opcji, żeby... Znaczy, mnie tak zauważyłem na razie. Nie ma opcji, żeby... Kurczę. Żebym na przykład, nie wiem, nie trafił w gościa nawet z dalszej odległości. Jest tak diabelnie giwera celna, że jestem ogólnie w szoku. Ani F2000, ani FAMAS, ani P90, ani M16, żadna giwera nie była taka celna jak ta. Ja się nie dziwię, czemu mój znajomy, chociaż oczywiście nie podważam jego umiejętności, bo ma znacznie wyższe niż ja. Znowu lagi, ale to znowu lagi są w tym samym miejscu co wcześniej, czyli... Zaraz, oj... Kurna, ile tu granatów jest, ja... Ja musiałem... No giń, 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 giń. Ilu jeszcze was? Jeszcze czas Modern Warfare 3 grałem. Ja, jeśli chodzi o Moderna, to tylko bym się bawił w przetrwanie, bo multiplayer jakoś mi kompletnie nie leży. Jakoś nie lubię takich, tylko... Ja osobiście nie lubię za bardzo aż takie dynamiki. Wystarczy mi dynamika w Battlefieldzie. No dobra, trzeba by kogoś zabić, tak? To jest normalny hardcore, bo ale to jakieś... był. Ale to był fail! Rzuciłem się na czterech przeciwników, mając 5 naboje w magazynku. Nie spojrzałem, zapomniałem, po prostu to jest moja wada, ale mało tego, to jest normal. Na normalu widać ilość amunicji. Nie spojrzałem na ilość amunicji. No. Porażka, to jest normal, bo jak już wcześniej wspominałem, przeważnie gram na hardkorze, ale stwierdziłem, kurna, no co mi szkodzi? Raz, walnąć sobie normalnego. No i jakoś tak wyszło, że wziąłem sobie normala. Wiesz, bo mi nie chodzi o ilość kill tak naprawdę. Mi nie zależy na killach, czy na punktacji, czy coś takiego. Nie, po prostu najbardziej zależy mi na podrasowaniu swoich umiejętności. A moje umiejętności są... Nie, świeć mi barani latarką. O, zniknął przede mną. Nie ma tak lagi. No, widzę, że w tym miejscu lagi są niesamowite, bo tak... Tak strasznie ci się tnie, że nawet bohaterowie, gracze... Jezus Maria, ile tam ich jest? Nie, wiesz co? Ja sobie biorę jednak granatnika. Apteczka w tym momencie jest nieprzydatna kompletnie. Oni są w tak... Można granatnik? To co? Można tu granatnik? A nie, czekaj, chyba nie. Ja widziałem taki serwer, że chyba nie można nic używać. Ja zobaczę, nie wiem, czy wpiszę sobie rules. Ale mi się tnie. Fuck. Powie jakiś ruski serwer znowu. Rules. Wpisałem rules, ale... Oje. A, dobrze, patrz. RPG, MG20, USAS. Nie, no dobrze, żebyś powiedział, bo by mnie wrzucili z serwera. Znowu. By mnie wrzucili z serwera, cholera. No zapomniałem, znaczy... Ja specjalnie wziąłem taki serwer, żeby... Żeby nie było tych wszystkich granatopodobnych rzeczy. A zapomniałem o tym. I by mnie wypieprzyli z serwera, ja bym nie wiedział, bym nie wiedział o co chodzi. Dopiero potem bym się pewnie zorientował. A już wiem, w jakim miejscu są lagi. Dokładnie wiem, w jakim miejscu są lagi, bo właśnie miałem znowu cięcie w tym samym miejscu. Tak, cały czas, także... Przez ten dym tutaj. Nie, to nie kwestia... Ale mi się tnie, ale mi się tnie. Fuck! Oj. Ja przechodzę, ale czy przeżyję? Nie przeżyję. Nie. O Boże Święty, nie. Będę musiał chyba rzeczywiście zmienić serwer, bo tutaj nie da się grać w ogóle. Nie, wiesz co, nie. Ja wam podziękuję i pojawię się na innym serwerze znowu, bo kurna, drugi serwer, gdzie serwer daje dupę po prostu. Wy są widzicie sami, co się dzieje. Za chwilę do was wrócę. No i witam z powrotem. Tym razem Grand Bazar. Co wchodziłem na kurna serwer, to momentalnie mi się cięło, lagowało, a się okazało, że to był ruski serwer, więc... Mam nadzieję, że to będzie inaczej. Wow! Ktoś tu posunął się. Coś, kogoś. No... Aha, ja mam respirator przecież. Zapomniałem. Tak dawno nie grałem szturmowcem, że zapomniałem, że tu trzeba respić. Nie, no bo w ostatnim czasie to ja głównie sniperowałem, wiesz. Żeby sobie zdobyć parę giver. Odblokować sobie parę pierdołów, parę rzeczy. Dobra, tu nikogo nie ma chyba. A jest! Nie no, ta giwera jest niesamowita, po prostu skasowałem dwóch w ciągu 2 sekund. Ja, fajna jest. Nie no, naprawdę, z pozytywnym podważeniem. No zero dobra. Odrzutu. Kompletnie zero odrzutu. No ja się nie dziwię, czemu niektórzy nie grają w sumie. Dobra, idziemy dalej. Gdzie ty jesteś w ogóle, bo cię nie widzę? W niebie. Skasowałeś Legionera WoW, warawo, lol.
Dobra, a w niebie jesteś. Oj, przepraszam. Nie wiedziałem. Wysadź ci kwiaty. Dobra, dość gadania. Tam też coś jest? Cholera. Oj, 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 nie chcę umierać. Wstawaj. No, gdzie... Nie, granaty. Kur... Ale gościa wybiło do... Ooo, tu po lewej był. Ale gościa do góry wybiło. Niesamowite. No po prostu... Nie wiem, 10 metrów do góry poleciał. Nie wiem, co tak podrzuciło. Może się wystraszył, że nadchodzę i chciał uciec, nie udało mu się. Nie wiem, nie wnikam, ale dobra, miło... bo idzie, to trzeba uciekać. Miło by to... Miło było tak pomyśleć, wiesz, przez chwilę. Oj, uważaj, bo tu jest jakiś punkt do przejęcia. Oczywiście, kaszlek nadal mam i nie mam pojęcia... Oj, tam jakiś przeciwnik leci. Zabiłeś mi go? Nie. No dobrze. Tak, dostał. Świnia. Ja go chciałem zdobyć. Znaczy, zabić. Ostatnim... Dobra, lecę na A, może mi... Może nikt mnie nie skasuje przy okazji. Nie, żyję. Aj, już nie żyję. Zostałem od tyłu. Gość AS Val. First Ghost, nie wiem. First Ghost, nie wiem, jak to ma żyć. Się zrespił, ale jakoś wcześniej nie mogę. Przyznałby się, że cię nie chce. O, brawo, dziękuję. Ktoś mnie znowu skasował. Ten sam koleś. Chyba. Tak. Widzę. Dobra, wyłącz czat, bo mnie wkur... denerwuje. Dobra, ja się res... Wiesz co, ja się respię w innym miejscu, bo tutaj na zasadzie jest niebezpiecznie. Dobra. Oj, tu widzę 3 do respienia. Już 2. Granat. Kolejny? Ilu was? Cholera. Wow! Ale mnie zaskoczył prawie. Prawie mnie zaskoczył. Oj, nasz! O cholera, to był nasz! Nie, aj, dałem dupy znowu. Mylą mi się klawisze. Pod jedynką mam giwerę, pod dwójką mam pistolet, pod trójką nie pamiętam co, chyba respirator, a pod czwórką mam chyba apteczkę, ale... Na odwrót. No właśnie nie wiem. Trójka, apteczka, czwórka, defibrylator. No właśnie nie wiem. A skąd ty wiesz co mam? Bo ja wiem. Trójka, respirator. No i łysoci? Tak. Pod piątką mam granatnik? Aha, no tak, zamiast apteczki, faktycznie. Dobra, nie było pytania? Wow, a tu siekają. Dobra, trzeba jakoś tędy przejść, kurczę, bo może być nieciekawie, nie traficie mnie. Pocałujcie mnie w dupala. No bo tu nikogo nie ma. Tam jest ich sporo. Tam ma się pro... Aj! Dlaczego go nie trafiłem? Dlaczego mnie zabił Warrior Spirit, skoro ja miałem celownik naszykowany na niego? No znowu to samo, no nie, tym razem był Hidzi jakiś. Trzeci raz dziękuję. Który idiota mnie respi w miejscu, gdzie przed chwilą zginąłem? No po prostu udusić, wyrwać jaja i powiesić za kołnierz. Widzi, że zginąłem w jednym miejscu, to kurde mnie respi. Dorwę cię kiedyś kimkolwiek byłeś. I cię po prostu nie wiem, co ci zrobię. Pomyślę. No, respią, no. No ale no wiesz, no... Punkty, nabijają sobie po prostu punkty, a to, że kurna wiele ludzi giną i... Po prostu punkty, no ja respię tylko w momencie, gdy jest większa pewność, że nic się nie stanie, tak? Kurde, masz ty kurwo, masz ty kurwo, masz ty kurwo, masz ty kurwo. Przepraszam, że zaklnąłem, ale wyszła ze mnie niedojrzałość emocjonalna, wynikająca z mojej ogólnej irytacji dzisiejszego dnia. Także dlatego tak było, a nie inaczej. Przez to, że jest hardcore, nie widzę ile mam amunicji i muszę improwizować. Mam 40 naboi, chociaż mam pewnie ich 12. Nie pierdził, ale traf! Ty, kojarzysz targowisko? To teraz tak. Wyobraź sobie, że jestem na alei, a gościa skasowałem na wysokości targowiska. Koleś był przy targowisku, po drugiej stronie targowiska. Z takiej odległości go skasowałem, no po prostu jestem, nie wiem, jak to nazwać, to jest jakaś magia czy coś? Jakaś kurwa magia? to tylko tak często potrafię tak Chuck Norris. Jestem jego kuzynem. Dobra. Nie respcie mnie, debile! Bo to się źle na was skończy! Czy tu jest? Aj, od tyłu. A myślałem, że coś tutaj jest. No cóż, ja się trochę napiję, pozwólcie. Wody smakowej z Biedronki. Się sobie chciałem kupić w tym, w Biedronce, wiesz, chipsy, nie? Na wieczór, żeby mieć kolację jakąś. Jakoś tak nie bardzo miałem pomysłu na cokolwiek innego. I kurczę, zapomniałem kurczę, że coś gadali wcześniej o jakimś cholernym remoncie. I podchodzę do drzwi, patrzę, a tu remont. Drzwi zamknięte, na 4 spusty, czy nawet na 5. I se kurczę chipsów nie kupiłem, wiesz?
No i w tej chwili jest dupa, nie? No bo musiałbym. Aj, no bo mi zabili. Musiałbym teraz jechać do Tesco, a do Tesco mam 15 minut, no 10 w sumie. Do Tesco musiałbym jechać, tak? Kupić, wejść do tego sklepu. Kupić jakąś pakę chipsów, tak? I jeszcze wrócić. A problem polega na tym, że mi się za bardzo nie chce. Nigdzie ruszać. Nikogo nie, nie mam nikogo wysłać, bo ja psa nie mam, kota nie mam. Matka gdzieś indziej jest, tak? Nie mogę jej też wysłać po jakieś psy. Stąd mi tylko tutaj ładują, kurczę. Może dałoby się ich obejść albo coś. Także no, wiesz. Współlokatorów nie poproszę, no bo w sumie, no cóż. Z oczywistych chyba względów współlokatorów nie będę prosić, żeby mi kupili chipsy, tak? No, to było śmieszne. Nie no, gdyby się zgodzili, to byłoby Bóg zapłać, nie? Chociaż w kwestii wiary się nie mieszam. Przydałoby się kogoś zabić w końcu. No. Oj, to nasz! Oh, fuck, fuck. Tylko mnie nie zabijaj, nie zabijaj mnie. Chyba pani się nie działa. Jezu, co ja mam tutaj kurna z fuckiem, cholera? Cały czas fuck mówię. Nie wiem, to jestem w Polsce, jestem Polakiem z tego co wiem, a gadam po angielsku. Do you speak aj. To było bardzo nubowskie. To było wytyfy lolio OMG. Kurde, mów coś, odzywa się, bo taka cisza, kurde, no, tylko. Nie, ja mówię. Tylko trajkoczę i wiesz, tak jakoś to dziwnie wygląda, wiesz. To jak ci dzisiaj poszedł dzień w Battlefieldzie, powiedz. Tragicznie. Dosłownie, że. O, mamy koniec mapy. Nie będę już wchodził. Tragicznie, kurde, od początku dnia. Podkreślam, nie grałem wcześniej AEK. Od początku dnia po prostu. Aj, już moja klawiatura raz oberwała, bo byłem tak wściekły raz, że pięścią przewaliłem klawiaturę. Już pomijając to, że jedna podstawka pod klawiaturę jest złamana właśnie przez taką imprezę. Ale nie, dzisiaj jakoś tak mi kurczę nie wychodziło, ale z drugiej strony stwierdziłem, pokażę jak lamię. Niech widzowie widzą jak lamię. Nawet mi się tnie przy scoreboardzie. Boże, ja nie będę nagrywać tego. Boże ekranu. Święty. Dobra, ja do was wrócę za chwilkę, jak tylko to wszystko się gówno skończy. Cześć Woja. Właśnie obserwuję ilość FPS-ów. W tej chwili jest. Aj, i znowu zjazd. Dwa. To ciężko. Dwa, cały czas dwa. Nie, wiesz co, coś mi się wydaje, że będę musiał kompletnie się z rosyjskim serwerem pożegnać, bo po prostu to jest tragedia, co tu się dzieje. My też mamy jakoś 80. Czemu ja tędy idę? 80 masz? Ty, ja tu mam kurna 2, a ty masz 80, to weź nie narzekaj, cholera. Zazwyczaj mam 120. No, super. A jaki grasz, na jaki grasz w ustawieniach? Na ultra. Ach, na ultra. A bo ty masz nowy komputer, nie? No. Ja wiem, czy na ultra, czy między ultra a wysokim jest jakaś różnica. Tylko, że bardziej mglisto jest, o tak. O, autostradę można przejąć. Jeszcze oczywiście lagi mi pozwolą. Już widzę, że mi skaczą. Strasznie. Oj, mi się to taki czas tnie. Strasznie. Gdzie ciężko jest? Się tak strzela jak tnie. Poważnie? Nie. Nie żartujesz? Niby. Patrz, nie wiesz. Nie zwróciłem uwagi, że jak mam 2 FPS, to nie mogę trafić nikogo. Aha. Tu jakiś kotes był, ale. Wybiegnie? Nie wybiegnie. Może uda mi się go skasować. Może. A może nie. Ale celność ma ta broń niesamowitą. La 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 la. Zginął? Właśnie zginąłem. Ale zabiłem kogoś. Dobra. Czyli można powiedzieć, że ta broń jest świetna. Ale myślę, że jeszcze pogram parę minut i będę musiał znowu zmienić serwer, bo na tym serwerze się grać nie da. Nie wiem, wiesz co robić, nie wiem, czy tu zostać i się męczyć, czy poszukać jakiegoś normalnego serwera, gdzie FPS-y będą miały na wysokości 40. Masz 90. No w tej chwili mam kurna 34, za chwilę może mi się zmienić na 5. Znaczy, pinga masz 90. 90? Mhm. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Dobra, ja postaram. Oj, ale to było genialne, panie Rus MCSR. MKSR, jak tam się czyta? Panie Rus, coś tam podstawił mi Claymora. Wdepłem w gówno. Ja go zabiłem jakoś, nie wiem jak.
Jakoś, dobra. To się respię na tobie w takim razie. Ty tutaj jesteś? Myślałem, że gdzieś na mapie, a nie tam rozstawię. Na rozstawieniu, tam, to żeś mnie teraz... Ja wolę to rozegrać strategicznie. Strategicznie, a poczekam, kiedy zginiesz. Nie no, masz rację, to ta gra akurat preferuje jednak myślenie. Znaczy, kot też preferuje myślenie, ale trochę mniejsze, no bo... Ale... Nie no, po prostu... Nie, jestem cały czas jestem pod wrażeniem. Gdyby nie te cholerne lagi, to byłoby fajnie. Bo ogólnie... zero jakiejkolwiek... Zero odrzutu, o, koleś stał przede mną i chwilę potem... I chwilę potem znalazł się 15 minut dalej.